Dzień dobry. Temat na dziś to panowanie Stefana Batorego. Oglądamy. Jak już mówiłem przy temacie poprzednim, po wielu miesięcznych próbach odzyskania właściwie króla, który uciekł do Francji, czyli Henryka Walezego, zdecydowano się na jego detronizację i wówczas pojawiło się niestety, ale drugie bezkrólewie. Interreksem, podobnie jak i w tym pierwszym bezkrólewiu, tak w drugim został Jakub Uhański, czyli arcybiskup gnieźnieński, o czym mówiłem poprzednio. Do polskiej korony mamy kilku kandydatów. Pierwszym kandydatem jest cesarz. Cesarz Maksymilian II. On zyskał sobie przychylność polskich magnatów. Czyli generalnie, no, można powiedzieć, że miał jakieś tam poparcie na ziemiach polskich. Drugim kandydatem był Piast. I tutaj chodziło o znowu to, co nie udało się podczas pierwszej wojny elekcji, czyli znalezienie odpowiedniego kandydata, który mógłby w jakiś sposób spełniać oczekiwania szlachty. Chodziło tutaj o tych, którzy są zwolennikami ruchu egzekucyjnego i najlepiej jakby to był ktoś spośród nich. Ale prawda jest taka, że no, nie każdy może być kandydatem na króla, znaczy każdy może być, ale żeby to był realny kandydat, to już jest dosyć duży problem. Więc ta kandydatura tego Piasta znowu odpadnie w przedbiegach. I takim drugim właściwie pełnym kandydatem był Stefan Batory. To był książę Siedmiogrodu. Mamy teraz dwóch takich, którzy będą ze sobą rywalizować. Jednak Polacy się czegoś wtedy nauczyli. Nauczyli się przede wszystkim tego, żeby najpierw był ślub z tą Anną Jagiellonką, która no nie jest najmłodsza i najpiękniejsza, a dopiero później odbyła się koronacja. Ale jak do tego doszło? Tak naprawdę w Polsce karty rozdawał tylko jeden człowiek, to był Jan Zamoyski. To był magnat. Magnat, który był cholernie bogaty. I generalnie on miał bardzo dużo do powiedzenia w polskim państwie. I to on zaproponował właśnie koronę królewską Annie Jagiellonce, żeby to ona została królem Polski, a dopiero po tej koronacji miał nastąpić ślub z owym Batorym. Także to się udało, ponieważ w rezultacie wiosną 1576 roku Jagiellonka będzie poślubiona oczywiście Stefanowi Batoremu, a on następnie będzie koronowany na króla Polski. Czyli jeszcze raz powtórzę, 1576 rok. Jednak to nie jest wszystko takie proste, jakby się mogło wydawać, jak to brzmi w moich ustach. Przede wszystkim główny konkurent Batorego, czyli owy cesarz Maksymilian II, on no, nie odpuścił od tak. Podjął walkę dyplomatyczną o koronę polską, ale na tym się właściwie skończyło, ponieważ nie udało się w tym momencie Maksymilianowi zebrać jakiegoś wojska, które ruszyłby przede wszystkim na ziemię polskie. A Batory w tym czasie dogadał się ze swoimi przeciwnikami i przez nich również został uznany królem Polski. Także generalnie można powiedzieć, że Batory ugrał to, co miał ugrać i królem został. Stefan Batory, pomimo tego, że rządził w sumie to 10 lat, uznawany jest za jednego z lepszych polskich władców. Dlaczego? Dlatego, że dokonał rzeczy, jak na ten krótki okres czasu, właściwie to niemożliwych dla innych polskich władców. O czym za chwilkę będę mówił. Jednak takim dużym plusem samego Batorego będzie to, że on potrafił rozumieć to, co zostało mu narzucone w prawach zwanych artykułami henrykowskimi, czyli tym ustrojem polskim. On potrafił pomiędzy tym tak mocno manewrować, wręcz lawirować pomiędzy jednym a drugim stronnictwem i to mu się właściwie wszystko bardzo skutecznie udawało. Wracamy sobie do Batorego i do początków jego może panowania. Ostatnim takim jakby regionem, który nie uznawał jego panowania, był Gdańsk. Gdańsk wiedział, że król Batory będzie chciał ten Gdańsk sobie podporządkować. Wiadomo, dużo pieniędzy, w skarbcu pustki, więc jakoś trzeba sobie je zapełnić. Więc generalnie trzeba było sobie jakoś z tym Batorym poradzić. Ponadto Gdańsk tak naprawdę nie zrezygnował ze swojego poparcia dla samego Maksymiliana II. Więc generalnie trzeba było w jakiś sposób sobie zaradzić. I tutaj kwestia zaradności Gdańska wychodzi dosyć specyficznie, ponieważ król tak naprawdę, no, można powiedzieć, że skazał Gdańsk na takie jakby trzy no, kary, można powiedzieć. Pierwsze to była tak zwana kara infamii. Infamii, czyli tak jakby pozbawienie praw publicznych i całkowite wyjęcie spod prawa, czyli generalnie Gdańsk jakby no, nie był już objęty prawem królewskim, więc w sumie jakby ktoś go zaatakował, to król nie ma obowiązku mu pomóc, bo w sumie on jest teoretycznie w naszych granicach, ale tak naprawdę nie uznaje władcy polskiego, czyli Batorego, na stanowisku króla Polski, na tronie właściwie króla Polski i to powoduje, że Gdańsk w tym momencie no właściwie jest zagrożony. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy on jest jakby ogłoszony karą infamii, obywatele stracili właściwie swoje majątki. Zostały one skonfiskowane przez króla oraz jego wojska. Dodatkowa rzecz, która no, dosyć mocno ubodła Gdańsk, nie chodzi o pieniądze w tym momencie, bo te Gdańsk miał napęczki. Chodziło o to, że został on jakby pozbawiony
dostępu do tych najbardziej istotnych polskich, powiedzmy, że eksportowych źródeł zysku, czyli do zboża, ponieważ przez pewien czas to Elbląg stanowił jakby główny ośrodek handlowy i on był konkurencją dla samego Gdańska. Gdańsk musiał sobie jakoś poradzić, więc zawarł on sojusz z Danią. Duńczycy wysyłają do Gdańska swoją flotę wojenną i doszło pomiędzy Gdańskiem a Polską tak naprawdę do wojny. Buntownicy zostali pokonani, ta flota duńska tutaj no niewiele dała i finalnie Batory wygrał tak naprawdę, ponieważ gdańszczanie musieli uznać jego władzę, a z czasem oczywiście sam król te kary, o których mówiłem przed chwileczką, po prostu z Gdańska ściągnął. Mówiłem o tym, że potrafił troszeczkę kombinować i lawirować pomiędzy polskim prawem i, tak powiedziałem też wcześniej, on to prawo rozumiał, więc potrafił sobie w jakiś sposób z tego wyjść zwycięsko. A co dokładnie? Utworzył on tak zwany Trybunał Koronny oraz Trybunał Litewski. Chodzi o rozdzielność sądową tutaj Polski i Litwy. To właściwie dało możliwości, zwiększyło właściwie możliwości sądownicze i można powiedzieć, że znalazły się one ponownie w rękach królewskich. I król mógł tutaj tych nieposłusznych na przykład ukarać jakąś solidną karą, więc te nieposłuszeństwo potrafił w jakiś sposób, no powiedzmy, że stłamsić i dzięki temu, no a można powiedzieć śmiało, był zwycięzcą. A jeszcze jedno, żeby była jasność, on w tym momencie, tworząc te trybunały, wcale nie złamał żadnych artykułów henrykowskich, więc no, szlachta właściwie miała w tym momencie przez pewien czas ręce związane. Kolejną rzeczą było też to, że nie mógł zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody Sejmu, więc utworzył on piechotę wybraniecką. Ona składała się tak naprawdę z chłopów z dóbr królewskich, czyli z takich wybrańców, którzy są jakby zobowiązani do udziału w różnych wyprawach wojennych oraz zobowiązani są też do regularnych ćwiczeń wojskowych. W zamian za tą służbę w Armii Polskiej są oni zwolnieni przede wszystkim z ciężarów pańszczyznianych, czyli nie muszą odrabiać pańszczyzny i to spowodowało, że zainteresowanie chłopów właśnie uczestnictwem i byciem w tej piechocie wybranieckiej bardzo mocno wzrosło, co też zaniepokoiło troszeczkę szlachtę, no bo w tym momencie niby z dóbr królewskich, no ale szlachta ma też swoich chłopów, którzy też by chcieli, powiedzmy, w jakiś sposób tego ciężaru pańszczyznianego się po prostu pozbyć. Batory był królem wojowniczym. On miał właściwie plany ataku na Moskwę oraz ataku na Turcję. Tą Moskwę no, w jakiś sposób można było stłamsić ze względu choćby na to, że ta wojna, pierwsza wojna północna, no, nie została do końca zakończona po myśli polskiej, gdyż Szwecja ma Estonię, a Rosjanie cały czas dopominają się swoich portów na Bałtyku, między innymi tego ryskiego. W związku z tym Batory postanowił wypowiedzieć wojnę Moskwie i od razu jego decyzją wszystkie działania wojenne, co jest mądrą decyzją, do których no, takich mądrych decyzji się nie przyzwyczajajmy, ponieważ no, nie będzie ich zbyt wiele w latach późniejszych, ale przenosi on działania wojenne do Moskwy, na ziemie moskiewskie, nie na ziemię polskie, bo on wie, że wojna niestety ale niesie śmierć i straty, więc lepiej jak ponoszą śmierć przeciwnicy i jak stanczą straty, niż na ziemiach polskich. W związku z tym zaczął on od oblężania takich twierdz, powiedzmy, że przygranicznych i już w roku 1579 nastąpiło oblężenie Połocka. To nie była jakaś wielka twierdza, natomiast generalnie zniszczenia, które Polacy siali na ziemi siewierskiej oraz na ziemi smoleńskiej, które należały do Moskwy, spowodowały, że Połock został zdobyty. W roku następnym zdobyto Wielkie Łuki, kolejną twierdzę i właściwie to bardzo dużo takich okolicznych zameczków posiadłości, powiedzmy, że rosyjskich, moskiewskich, które trafiają na ziemię polskie, przynajmniej do momentu podpisania tego finalnego pokoju. Następny rok to jest już takie chyba największe wyzwanie, ponieważ była to wyprawa na Psków, a ta wyprawa pskowska 1581 no, nie była byle czym, ponieważ Psków był jedną z najlepszych twierdz na tym, powiedzmy, że terenie, w związku z tym umocnienia były bardzo ciężkie do przejścia. Oczywiście no, Batory liczył się z tym, że to może trwać więcej, powiedzmy, miesięcy niż oblężenia dwóch poprzednich twierdz, ale tym się właściwie to nie przejmował. Oczywiście oblężenie, tak powiedziałem, było długie, w związku z tym Szwedzi postarali się to oblężenie też wykorzystać, zaatakowali od strony Estonii ziemie moskiewskie, czyli tą inflacką część moskiewską i Moskwa właściwie nie mogła nic więcej zrobić. Dochodzi do podpisania pokoju. Pokoju, który będzie podpisany w roku 1582, tak zwanym Jamie Zapolskim. Iwan IV groźnie miał ręce związane. Oczywiście widzimy z tyłu też obraz. Obraz, czyli Batory pod Pskowem. Odsyłam Was do analizy tego obrazu. Link oczywiście będzie pod spodem w opisie, także możecie sobie ten obraz troszeczkę odtworzyć. A my idziemy sobie dalej, czyli do warunków pokoju w Jamie Zapolskim. Zostały zawieszone walki na okres 10 lat. Batory wiedział, że te walki, powiedzmy, mogą jeszcze kiedyś być wznowione,
Natomiast tutaj nie ma zbyt wielkich szans na jakieś tam powodzenie. Następnie Polska odzyskuje całe Inflanty i ziemię połocką. Moskwa została na dobre odcięta właściwie to od Bałtyku. Estonia dalej pozostała w rękach szwedzkich, więc generalnie można powiedzieć, że sytuacja będzie tutaj dosyć istotna. Na koniec idziemy sobie do ważnych postaci. Taką ważną postacią będzie Anna Jagiellonka, siostra przecież Zygmunta Augusta, i ona była przede wszystkim gorliwą katoliczką. Była zwolenniczką kontrreformacji, czyli jak najmocniejsza osamienia reformacji w Polsce, tych wszystkich nowych wyznań. Tfu, ona się nimi brzydziła. Natomiast no, jedno należy tutaj też podkreślić, że ona była drugą i ostatnią właściwie kobietą z tytułem króla Polski przez krótki okres czasu, ale tytuł zobowiązuje. Inną postacią to jest Jan Zamoyski, o którym wspomniałem. To był człowiek niezwykle wpływowy. On pełnił najważniejsze urzędy w Polsce, a co za tym idzie, był najzamożniejszym wówczas żyjącym Polakiem. Był sekretarzem królewskim, był kanclerzem, był hetmanem wielkim koronnym i to dożywotnio, więc naprawdę od niego wiele, wiele zależało i jeszcze do niego będziemy wracali przy okazji tematów następnych. I na koniec jeszcze o Zamoyskim należy powiedzieć, że to on właściwie bezpośrednio przyłożył swoją rękę do wyboru Batorego na króla Polski. Przecież to był jego pomysł z tą Anną Jagiellonką jako królem. Zbudował Zamość, stworzył Akademię Zamojską. No, biznesmen właściwie to pełną parą. Idziemy sobie do ostatniej postaci, o której myślę, że warto byłoby w jakiś sposób zapamiętać. To jest Samuel Zborowski. To był taki człowiek, który był typem awanturnika. On był magnatem, który był skazany na banicję za zabójstwo, którego dokonał podczas koronacji Henryka Walezego. No, można powiedzieć, że dosyć dziwna sytuacja, ponieważ Samuel Zborowski dokonuje morderstwa, ale no, skazany na banicję musiał gdzieś się skryć. Jego, powiedzmy, takim wyzwolicielem na jakiś czas był Stefan Batory. Ale kiedy Batory został królem Polski, za namową Jana Zamoyskiego oraz za namową innych magnatów, no można powiedzieć, że Zborowski stracił, powiedzmy, w oczach samego Batorego, chyba nie wiedział o wszystkim, w związku z tym został uwięziony, a następnie został stracony w Krakowie. Tak kończy się jego historia. Mógł nie zabijać na koronacji. Kto mu kazał? I tym miłym albo niemiłym akcentem lekcję sobie kończymy. Dziękuję i do widzenia.